Po przeniesieniu stolicy państwa wielkich Mogołów z Delhi do Agry, cesarz Akbar rozpoczął w 1565 roku budowę twierdzy nazwanej Czerwonym Fortem. Budowa trwała 8 lat, ale kolejni władcy dobudowywali nowe obiekty i usuwali inne. Potężne mury o wysokości 20 metrów i łącznej długości 2,5 km otaczała fosa. Mury obronne posiadają okrągłe baszty z otworami strzelniczymi oraz krenelarze służące do atakowania przeciwnika i obrony przed jego atakiem. Przez otwory widoczne w krenelarzach lano na głowę atakujących gorącą wodę. Do bram, a było ich 5, prowadziły mosty zwodzone. Dziś do twierdzy wchodzi się przez bramę południową, bramą Amara Singha, zwaną też bramą Lahore. Twierdza posiadała mury zewnętrzne i wewnętrzne. W bramie zachowały się dość dobrze stare wrota. Bramy w twierdzach tego okresu miały wejścia nie na wprost, lecz pod kątem i kierowały w prawo, co odsłaniało ciała atakujących wrogów chronionych tarczami. Choć nie jest to najładniejsza brama fortu, bo taką jest brama Delhi w zachodniej części, ta również jest zdobiona inkrustacjami z białego marmuru. Do wewnętrznej części fortu prowadzi druga brama, przy której znajduje się wieża. Brama na wprost prowadzi do części publicznej fortu. Hinduska rodzinka, zwłaszcza najmłodsza z niej, chętnie pozuje do kamery. Kierujemy się na prawo, gdzie znajdowały się prywatne pomieszczenia cesarza i jego rodziny. To jeden z najokazalszych pałaców. Zbudował go cesarz Akbar w dowód miłości dla syna Jahangira. Przeznaczony był dla kobiet z cesarskiej rodziny. Przed pałacem stoi datowany na 1610 rok ogromny puchar wykuty z jednego bloku kamiennego, haus i Jahangir. Służy jako zbiornik pachnącej wody do kąpieli. Na pucharze zapisano poemat dbania o urodę. Panie wchodziły do środka po wykutych stopniach. Jahangiri Mahal to jedna z najstarszych budowli rezydencji cesarskiej w Czerwonym Forcie. Zbudowano go z czerwonego piaskowca i białego marmuru. Wejście do pałacu zdobi bogata ornamentyka. Warto zwrócić uwagę na nisze w bramie zwane taka na wodę lub wonności. Ten zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z Andaluzji. Kwiat lotosu to częsty motyw zdobniczy wywodzący się z hinduizmu i buddyzmu. Zachwyca niezwykle misterna ornamentyka fasady pałacu. Na drzwiach kołatka i mosiężne zdobienia. W muzułmańskich budowlach stosowane jest niezwykle bogate zdobienie sufitów. Typowy muzułmański sposób zabudowy – patio, a wokół pomieszczenia. Dopiero z bliska możemy w pełni podziwiać zdobienia kolumn, łuków i narożników pałacu. Teraz przejdziemy do najbardziej prywatnych pomieszczeń fortu, wybudowanych w późniejszym okresie przez Szach Dżahan. O bardziej prywatnym charakterze tego miejsca świadczy ten zbiornik wody. Pojawiła się piękna ośmioboczna wieża Musamman Burj, którą Szach Dżahan zbudował dla swojej żony Mumtaz Mahal.
Ale tej małpki nie interesuje ani piękna wieża, ani widok Taj Mahal, lecz jedzenie pozostawione przez jakiegoś turystę. Szach Dżahan nie mógł nacieszyć się swoim dziełem Taj Mahal, został więziony przez syna i tylko z daleka mógł patrzeć na grobowiec ukochanej żony i tu dokonał swojego żywota. Taj Mahal zbudowany został przez Szach Dżahana w latach 1631-1640 dla dwóch ulubionych córek Dżahangiry i Roshanary. Na tych ścianach widoczne są owe taki, wnęki na pachnidła, biżuterię, kwiaty czy wodę. Pięcioarkadowy diwani khas służył do audiencji prywatnych. Przed pałacem znajduje się ogród oraz piękna sadzawka z fontannami. Niegdyś rosły tu drzewa i krzewy owocowe, które można zobaczyć na starych rycinach. Ta część, zakazana dla obcych, nazywana jest haramem. Haram to po arabsku zakazany. Mieszkała tu rodzina cesarska oraz nałożnice. W sali audiencji prywatnych Diwani Khas stał czarny tron Dżahangir. Marmurowe kolumny tej sali ozdobione są ornamentami kwiatowymi. Piękna marmurowa sadzawka z fontannami dziś niestety jest pozbawiona wody. Po rusztowaniach odnawianej kopuły biegają małpki. Po lewej stronie hali znajdują się pomieszczenia zbudowane dla drugiej córki Szach Dżahana. Przechodząc poszczególne pomieszczenia, można podziwiać niezwykle piękne zdobienia ścian czy sufitu. To, że te precyzyjne inkrustacje wykonano za czasów Szach Dżahana, świadczy podobieństwo do Taj Mahal. Być może wykonywali je ci sami artyści. Z tego miejsca po raz ostatni możemy spojrzeć na lekko zamglony już Taj Mahal. Tron Dżahangir zbudowany jest z czarnego onyksu. Stoi na ośmiokątnych słupkach. Perskie inskrypcje datowane są na 1602 rok. W pałacu był również biały tron. Opuszczamy już prywatną część Czerwonego Fortu i przechodzimy do części publicznej. Z tego miejsca najlepiej widać pałac Szach Dżahana. Diwan to w islamie m.in. kancelaria, w której wysłuchiwano petycji. Tu znajdował się w czasach Mogołów słynny pawi tron, złoty tron cesarzy. Jest to Diwan i Am, czyli sala audiencji publicznej. Na placu przed salą znajduje się grób brytyjskiego oficera Goldwina, który zginął w 1857 roku podczas zamieszek, które wybuchły w indyjskich oddziałach. Za tą bramą znajdowało się więzienie, z którego w piątki wypuszczano na modlitwy do meczetu Szach Dżahana, więzionego przez syna, zanim przeniesiono go do części pałacowej.
Za murem widoczne są kopuły Moti Masjid, czyli perłowego meczetu. Niestety nie jest udostępnione do zwiedzania. Opuszczamy Czerwony Fort, przechodząc kolejno przez trzy bramy, w tym dwie, przez które wchodziliśmy.